Witamy na kolejnym etapie Górnego Szlaku Beskidzkiego. Dzisiaj idziemy z Duszatyna do przełęczy Żebrak, około 11 km. Podzieliliśmy trasę z Duszatyna do Cisnej na dwie, bo w tym upale jednak to byłoby bez sensu, byśmy byli umordowani. Jesteśmy już w Bieszczadach. Wystartowaliśmy wcześniej rano, po 7:00. O, tam znowu jakieś zwierzątko na drodze, chyba zając. Jest jeszcze dosyć chłodno i sobie idziemy. Doszliśmy właśnie do jeziorek duszatyńskich i mamy tutaj jezioro duszatyńskie dolne w rezerwacie przyrody Zwiezło. Trasa bardzo malownicza, naprawdę piękna, aż się przyjemnie idzie, zwłaszcza o godzinie 8 rano. Pójdziemy zobaczyć to jeziorko. Tak. Nie zamierza się stąd zabierać. Jestem jak u mnie to było. Tego już nie graj, na czole ci siedzi. No, łysi mają dobrze. Czegoś takiego w życiu nie widziałam, żeby ryby po powierzchni płynęły. To są ryby na pewno? I mamy kolejne jeziorko duszatyńskie, dużo większe od poprzedniego. Co to? Nie wiem, ale zarąbiście dużo. I chodząca ziemia. Co to jest? Żabki małe? To są żaby. Chyba się wykluły kijanki. Kurczę, ale tego tu jest. No uważaj, żeby nie podeptać. No właśnie, nie podeptać, tego jest wszędzie. Thank you.
dotarliśmy do szczytu Chryszczata, 998 metrów nad poziomem morza. Do przełęczy Żebrak zostało nam coś około 1,5 km i tam będzie koniec dzisiejszej wędrówki. Za chwilę się przepinamy, zabieram Szymona do siebie. Bożonka chce odpocząć. Koniec naszej dzisiejszej wędrówki. Szymona trochę tam już protestuje. Za nami 12, prawie 900. Jesteśmy na przełęczy Żebrak i jutro z tego miejsca będziemy zaczynać dalej. Michał zmęczony? Powiem szczerze, że nie. Ale jest jeden skutek, co bardzo lubię w górach. Zbyt wcześnie wstawać.